Zobaczcie, jaki jest widok. Mega mocny jest ten hotel. Jestem tu dopiero 5 minut, już mi się podoba. 65 to moja. No faktycznie jest to najmniejszy hotel, w jakim byłam. Na moim kanale. Ja jestem Weronika, w dzisiejszym odcinku będę porównywać dwa hotele. Będzie to hotel największy w Polsce i najmniejszy, czyli będę spała tak naprawdę w najmniejszym też pokoju w Polsce. Ale najpierw zaczynamy od największego hotelu w Polsce, jakim jest hotel Arłamów. Jest to hotel, w którym znajduje się m.in. boisko do tenisa, pole golfowe, basen i wiele, wiele innych, także ja to dzisiaj też przetestuję, a jeżeli taki odcinek Wam się spodobał, to koniecznie zostawiajcie łapki w górę, żeby było więcej takich odcinków i koniecznie subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem. Jest tu recepcja od różnych kategorii, to jest w ogóle mocne, bo pierwszy raz się spotykam z czymś takim w Polsce, że na przykład z recepcji głównej odsyłają Cię do recepcji spa, do recepcji takiej, do recepcji takiej. W ogóle zupgrade'owali nam pokój w tej samej cenie, jak mieliśmy mieć ten podstawowy, mamy jakiś ponoć lepszy, więc fartnęło nam się trochę. Wow, ale ten hotel jest potężny. To jest pokój na przykład 1302. Ciekawe, ile w całym hotelu jest pokoi. Ja zawsze jak wchodzę do pokoju, to się skupiam na widoczku. Ciekawe, na co będziemy mieć widok z pokoju. Uuu, ale ładne słonko jest. No i fajnie. Mamy łóżeczko, mamy kanapę, mamy taraosz, kurde, jest tam basenik. Jaki widok. Ja pierdzielę. Wow, ale nam się idealnie udała pogoda. Zobaczcie, jaki jest widok. Mega mocny jest ten hotel. Jestem tu dopiero 5 minut, już mi się podoba. Ale pierwszą aktywność, jaką mam zaplanowaną w tym hotelu, to są konie. I też stwierdziłam, że pójdę, bo się bardzo zajawiłam od momentu, kiedy byliśmy na Hawajach i właśnie tam z dziewczynami byłyśmy na takiej przejażdżce. Ale mamy jeszcze drugi pokój, bo jeden jest mój Ade, a drugi jest Dawida. Dobra, Dawid, tamten będzie tu. No, tutaj, no faktycznie nam zupgrade'owali ten jeden pokój, okej. No ten jest mega mocny, co? O kurcze, pieczone. Widoczek będziemy mieć obok siebie. Dobra, u nas będziemy robić posiadówy. Tutaj w ogóle jest balkon dookoła, patrz, można sobie wyjść? Przerąbane, co? Jaki widok. Normalnie góry tam widać całe. Mam wannę. Ej, zarobiście, że nam zupgrade'owali ten pokój. W ogóle z tym wyglądała tak sytuacja, że pan powiedział, że dokonaliśmy rezerwacji na ten normalny podstawowy pokój, ale jednak nie mieli tyle miejsc, więc dają nam po prostu ten pokój bardziej premium. Ja już się przebrałam na konie. Wzięłam sobie takie buty, które będą przylegały i jak najbardziej obcisły strój. I zobaczymy, jak ta przejażdżka będzie wyglądała, bo tak naprawdę szczerze nie wiem. Ale cały czas poznaję ten hotel i już przeszliśmy z recepcji. No myślę, że wielokrotnie już wielkość innego hotelu. Powiedzieliśmy panu, że chcielibyśmy opłacić konie. Mówi, nie, to nie u mnie w regularnej recepcji, to u recepcji hali sportowej. Więc idziemy teraz znowu na halę sportową, żeby się na te konie dostać. Więc naprawdę ten hotel jest ogromny. Odnalezienie się tutaj w tym hotelu wymaga czasu, ale powiem szczerze, że jestem zaskoczona, bo naprawdę ten hotel to ułatwia. Tutaj ogólnie jest wymieniana karta. Tu jest na przykład pogoda, która dzisiaj jest. Od razu jak wszystkie godziny otwarcia różnych działów tego hotelu. Ten hotel jest znany z tego, że właśnie też piłkarze tutaj przyjeżdżają i często tutaj do tego hotelu przyjeżdża reprezentacja Polski. Więc jeżeli właśnie są osoby tak znane, gdzie nie mogą się pokazać w takich regularnych hotelach w centrum jakiegoś miasta, to właśnie ten hotel znajduje się totalnie na odludziu i jest bardzo odgrodzony. Są tutaj różne segmenty parkingu, na przykład my mamy parking B, a jest na przykład parking A, B, C i D, więc naprawdę jest tutaj mnóstwo miejsc noclegowych, które też duża prywatność. Nazywa Limer. Cześć, Limer. Spokojny, grzeczny. O, to jest siodło ujeżdżeniowe, więc noga będzie trochę bardziej wyprostowana. On potrzebuje, żeby go pewnie prowadzić. Czyli musi pani być zdecydowana, że jedziemy tu i koniec. Nie ma, że on jest fajny konik i o, niech sobie idzie, bo zacznie to wykorzystywać od razu. Czyli jeżeli chce pani, żeby jechał przy ścianie, to ręka od ściany ciągnie go do ściany. Jak ma jechać, to dociskamy łydki i on ma iść. I on ma się słuchać pani od samego początku. Ruszamy sobie w stronę literki H, czyli łyda, ręce do przodu. Dobra, tylko że mnie nie słucha. A, faktycznie. Skracamy, czyli przesuwamy ręce bardziej dobrze. A, okej. Okay. I teraz lewa ręka cały czas pilnuje. Idziemy, łydeczka idzie. Do przodu, mocno lewa ręka. Ale jest uparty. Jest strasznie uparty, dobra. Tak, sprzed się. Dalej. Jedna wida. Super.
Teraz można go śmiało pogłaskać, przytulić, zostawić już wodę. A ile taki koń waży? On będzie ważył około tony. Tony? No to teraz wyciągamy obie nogi ze strzemion. Proszę się pochylić do przodu, prawą nogę bujnąć i przerzucić mu nad zadkiem i zsunąć się na ziemię. Aż tak? Aż tak. A nie mogę się podeprzeć? Nie. Czemu? Bo jeżeli koń by odszedł w trakcie, a pani by została z nogą w strzemieniu, to by było nieciekawe. Przekładamy wodę. O, właśnie. I suwamy się pomalutku na ziemię, na proste nogi. Super, dziękuję bardzo. Ja też bardzo dziękuję, można jeszcze pogłaskać. Pamiętacie, jak mówiłam właśnie o tych piłkarzach? Że tutaj są na przykład wycinki z gazet, jak helikopterem przylatywali, albo właśnie Lewandowski sobie tutaj wypoczywał. O, Krychowiak, ja tam wszystkich piłkarzy nie znam. Ale jeżeli chodzi o konie, to myślałam, że ja już gdzieś sobie wyjdę, ale pani powiedziała, że niestety te koniki są tak nie do końca przyzwyczajone do wychodzenia jakby poza tą strefę i jak już tam wychodzą, to zazwyczaj są bardzo szybkie i galopują, a ja jeszcze nie jestem na takim etapie zaawansowania, żebym mogła to robić, jeżeli chodzi o inne formy wypoczynku i formy sportu tutaj, to zobaczcie. Piłka nożna, można zagrać w piłkę nożną, jest boisko, siatkówka, pole golfowe, korty tenisowe, strzelnica sportowa. Jakbym miała wszystko to ogarnąć, to by było dosyć duże wyzwanie. Nie zabrałeś ze sobą strony na ćwiczenie? Nie ma sprawy, możesz sobie kupić w sklepiku z odzieżą sportową. Golf tutaj jest dla dzieci tak samo. Tam jest boisko do tenisa, siłownia. Ale w ogóle fajnie są te wszystkie sektory zrobione, nie? Że na przykład tutaj masz broń, to jest normalnie prawdziwa strzelnica. Fajnie, jest też skłosz. Zobaczcie, ile sal. Raz, dwa, trzy, cztery. Jeżeli chodzi o sport, to naprawdę pod tym względem ten hotel jest bardzo rozwinięty. Po lewej stronie, zobacz, tam znajduje się boisko do piłki nożnej, a tam boisko do tenisa, im dalej park winowy i jeszcze pole golfowe, więc naprawdę jest tutaj mnóstwo takich aktywności rekreacyjnych. Oprócz tego, że można tutaj wykonać mnóstwo rodzajów masaży, to można też sobie zrobić m.in. manikir, pedikir, na przykład henny na brwi dla dzieci. Jakieś takie zabiegi? Ja zapisałam się na masaż, więc fajnie. Jak widzicie, też w tym hotelu znajduje się lądowisko dla helikopterów. Tu znajduje się kawiarnia z widokiem na basen. Tutaj też później pójdziemy poszlować jacuzzi na basenie, a tam gdzieś na rogu jest nasz pokój. Są dwie możliwości, albo możemy wykupić jedzenie w bufecie, które jest dodatkowo płatne, bo nie jest przypisywane do pokoju, lub właśnie zjeść coś z karty, czyli w restauracji à la carte. My też na taką opcję się zdecydowaliśmy. Jest burger, Karol by miał co tutaj zjeść. Jest jakaś polędniczka. Dobra, czyli pierogów tu raczej nie znajdę. Ja zaraz zobaczymy, co zrobię. Zamówiłam sobie makaron z krewetkami i również tutaj muszę go przetestować, ale wygląda naprawdę bardzo ładnie. Dobry, zupełnie inny smak, ale nie przebija mojego ulubionego w Krakowie. Dobra, czas iść poszilować na basen. Najpierw wybieramy się na zewnątrz. Taki piękny jest jeszcze zachodzik. Idziemy sobie chwilę poszilować jacuzzi na zewnątrz, ale już jest trochę chłodna, bo... Tutaj o wiele więcej jeszcze pokoi i że osoby, które wykupiły sobie masaż, mogą korzystać z tej części również. Możemy tutaj później po masażu przyjść, zrelaksować, wypić sobie lemoniatkę, jabłko zjeść. Ej, mocne. Jest sauna z widoczkiem. Teraz jest niestety godzina 21:39, a do 23:00 jest otwarte spa, więc tak naprawdę za długo sobie nie skorzystamy, ale będę pamiętać na przyszłość. Ja właśnie wróciłam z masażu, moi drodzy. Te panie masują najlepiej na świecie. Wiesz, mam jeszcze odgniecioną całą twarz. Zaraz się przebieram w dresik i będziemy siedzieć sobie przy winku, chillować. Ale ogólnie podsumowując, ten hotel jest naprawdę, naprawdę bardzo fajny. Co prawda cenowo bardzo się różni od tego, którego zobaczycie za chwilę, czyli ten najmniejszy hotel z kolei. Ale myślę, że ten największy hotel warto odwiedzić i warto się chwilę zrelaksować, jeżeli tylko macie taką możliwość. Ojej, to wino też do nas? Tak. Dziękujemy bardzo, ale pyszności. Miłego wieczoru, dziękujemy bardzo jeszcze raz. Zobaczcie, jak nam przynieśli jedzonko. W ogóle za darmo, bo powiedzieli, że mamy upgrade'owany pokój i że mogą nam takie dać. Witam się z wami,
kolejnego dnia zeszliśmy właśnie na śniadanie i powiem wam, że jest gigantyczny wybór rzeczy do jedzenia. Fajnie, bo pani nam tutaj przytrzymała stolik, więc bardzo, bardzo proszę. Miło. Ja zabieram się za jedzenie, tak wygląda moje śniadanie. Wzięłam sobie też naleśnika z dżemurem i z serem. Wizytę w największym hotelu w Polsce mamy ze sobą i było bardzo fajnie. Teraz czas, żebyście zobaczyli najmniejszy hotel w Polsce. Nie mówiłam wam, ale wczoraj spotkaliśmy Anitę Włodarczyk. Normalnie sobie jadła obok nas obiadek. Okazało się, że właśnie przyjechała tutaj też na wypoczynek i że jest twarzą tego hotelu razem z Otylią Jędrzejczak. Otyli nie widzieliśmy, ale Anitę widzieliśmy, Olimpijkę naszą polską, więc fajnie. I teraz czas, żeby przenieść się do najmniejszego hotelu w Polsce. I będę mieć tak naprawdę pokój, który będzie wielkości jednoosobowego łóżka. Kochani, zaczynamy przygodę. Ogólnie jest taka akcja, że tam już na tej sali kapsułowej nie za bardzo można mówić głośno, więc ja pewnie będę mówić szeptem. Idziemy obejrzeć, jak to wygląda i tam spędzimy dzisiejszą noc. Na szczęście ze mną przyjechała też Ada i Dawid, więc nie będę sama. Zaraz pójdziemy też coś zjeść, ale ogólnie fajnie. Fajnie się zapowiada. W ogóle dużo rzeczy jest tutaj za darmo, więc to jest taka fajna opcja, że jednak masz wszystko w cenie. Noc tutaj kosztuje od 69 do 80 zł mniej więcej. Zapłaciłam 80, tylko że dzisiaj jest duży ruch. Teraz otwieramy kapciuszki. Można to sprawdzić. Mam ręczniczek. Ten ręcznik da się tutaj wypożyczyć za 7 zł, więc też tak zrobiłam, że wypożyczyłam sobie ręcznik, bo szczerze mówiąc zapomniałam ręcznika dzisiaj. Ja w ogóle dzisiaj przyjechałam też do Warszawy na sesję zdjęciową, więc wyglądam tak, gdybym miała rozmazany makijaż, to się nie dziwcie. Jestem mega ciekawa, jak to będzie wyglądać. W ogóle trochę się wstydzę tutaj nagrywać, ale rzadko tak mam, bo jednak się już przyzwyczaiłam, że przez te 2 lata, 3 lata już w sumie, kiedy nagrywam na YouTubie, to już ten stresik już minął, już tak nie stresuję, jeżeli chodzi o nagrywanie w miejscach publicznych, ale tutaj wiem, że jednak to jest ta strefa ciszy, więc nie chcę nikomu przeszkadzać. Będę mówić szeptem, więc gdybyście czegoś nie słyszeli, to będziecie po prostu mieć tutaj napiski. Kluczyk, akurat mi przypadła 65. Zobaczymy, czy to jest górna, czy dolna kabina. Fajnie, bo włączają się od razu światła, więc spoko. Można sobie zasłonić, zobaczyć światełko, żeby wam nie raziło, jeżeli ktoś przechodzi. Mamy tutaj 65, to moja. Mam przycisk. No i w sumie tylko siebie tutaj zmieszczę. No faktycznie jest to najmniejszy hotel, w jakim byłam. Tutaj faktycznie znajduje się tylko i wyłącznie łóżko w tym pokoju. Nie masz nic więcej. Jest jeszcze haczyk do przywieszenia na przykład ręcznika, więc to będzie spoko. O, drugi haczyk. Dobra, jest światełko, więc fajnie, jesteśmy w domu. Tam też na końcu znajdują się kontakty, więc będę mogła sobie podładować telefon. To jest ważne jednak. To jest fajna opcja, jak faktycznie musisz na przykład się przespać na 4, 5 godzin, 8 godzin, jak tylko przyjeżdżasz przejazdem i wiesz dobrze, że zaraz jedziesz dalej i nie potrzebujesz wiele. Pani nam powiedziała, że jest dzisiaj full. Dużo osób jednak gromadzi się na dole, tam gdzie jest recepcja, tam można się napić kawki, herbatki, można sobie posiedzieć i tam faktycznie jest taka strefa, gdzie można sobie swobodnie pogadać, ale jestem bardzo ciekawa, jak będą wyglądać prysznice. Trochę się wstydzę, bo jednak, kurczę, mieszkam z tymi osobami w domu ekipy, ale jednak teraz już mamy taką własną przestrzeń, właśnie taką łazienkę już swoją. Już dawno nie dzieliłam z nikim łazienki. Nigdy nie miałam okazji przeżyć czegoś takiego, a bardzo chciałabym pojechać do Japonii czy do Chin, gdzie takie właśnie hotele kapsułowe to jest totalna norma. Ale wiecie, co jest fajne? To, że tu są schodki normalnie. Jak byłam dzieckiem, to właśnie mieszkaliśmy z moim bratem jeszcze nie w domu, tylko w bloku. Tam właśnie mieliśmy piętrowe łóżka. Serio, uwielbiałam to. Zawsze sobie chowałam coś u góry. Tutaj zaraz są toalety męskie. Damskie są po drugiej stronie. Są suszarki, więc git, bo muszę umyć włosy po sesji. Zajebiście. Są lustereczka. Elegancko. Takie normalne prysznice. Serio, to zarobiliście. Nie ma jakiegoś dużego ruchu, bo jesteśmy już późno. Kochani, tyle w temacie. Jak odwiedzicie mąkę i wodę, to jest jeden z top makaronów, jaki jadłam w ogóle w życiu. Polecił mi go mój znajomy, Kamil, serdecznie cię pozdrawiam. Mąka i woda. Nie będę się tutaj dużo rozdrabniać i wam opowiadać. Po prostu jak będziecie, spróbujcie. Jeżeli lubicie makaron i krewetki. Ja tutaj jeszcze jem calzone z ricotta. To śledzi mi od dłuższego czasu, to wiem, że ogrywam margaritę z fritos. Co prawda tutaj nie ma frytek, ale jest ricotta. Ale na pizzę z ricottą też. Ja już się wykąpałam, przebrałam w piżamę. Powiem wam szczerze, że chciałabym zwrócić wielką uwagę na to, że jest tutaj bardzo czysto. Nawet pod prysznicem była ciepła woda, były kabiny, cały czas panie tutaj przemywały to wszystko, więc naprawdę jest duży komfort. Też każdy faktycznie szanuje tą swoją prywatność, nie wtrąca się, a wszyscy są jednak mili, więc wydaje mi się, że ta noc będzie należała do bardzo komfortowych, mimo takiej trochę klaustrofobicznej przestrzeni, ale ja się tutaj czuję spoko. Dobra, moi drodzy, takie jest moje rozłożenie ręczniczek, rzeczy. Które mam na noc, a tu mam światełko i cześć!
cześć wam. Witam się z wami kolejnego dnia. W sumie powiem wam szczerze, że się bardzo wyspałam. Tutaj zamykają się te kratki przed samym łóżkiem i one tak strasznie powodują, że robi się taki cień i nie dopływa światło do tej komory, więc można się super wyspać, ale też nawet zaspać, bo jest ciemno i żadne światło nie wpada, ale za to te komory są wygłuszone. W ogóle nie słyszałam budzików innych osób, a już dużo osób wstało, coś robiło, otwierało te komory i nic nie słychać, więc to jest super. Zaraz lecę się malować. Jestem ciekawa, czy jest taki hotel kapsułowy też w innych miastach. Tego co sprawdzałam, to nie ma. Jeżeli wy znacie, to dajcie koniecznie znać w komentarzu i oczywiście dajcie też znać, czy mieliście okazję spać w takim hotelu kapsułowym i jakie są wasze wrażenia. Koniecznie zostawiajcie łapki w górę, jeżeli chcecie więcej takich filmów i subskrybujcie kanał, żeby nic was nie ominęło i żebyście zawsze byli na bieżąco. Ja się zaraz przebieram i lecę nagrywać kolejny odcinek, a my widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Cześć!